Witajcie z nami, por favor! Ratuj. Moje życie to chaos. Co się stało? Każą mi się uczyć, a nie mam do tego głowy. Bez przerwy jakieś zamieszanie. Czemu się denerwujesz? Z powodu zaproszeń. Nic nie dostałam. Jak to? Chyba jest jakieś opóźnienie. Dziwne. Nie przejmuj się. I tak nie jestem w nastroju. Sądzisz, że nie zaprosiłabym cię na swoje urodziny? Chciałabym nawet, żebyś była moją druhną. Ja? Zmieniłam zdanie ze względu na Celinę. Nie powinnam jej słuchać, ale biedaczka jest w dołku. Nic się nie stało. Rozumiem. Ja też mam dużo na głowie. Co jest? Nie mogę powiedzieć. Mam prośbę. Przynieś mi jak najszybciej kanapkę z szynką i serem. Do tego koktajl czekoladowy i ciastko. Kanapka, koktajl i ciastko. Tak, szybko. Dwa ciastka. Dwa. Nie za dużo? Nie twoja sprawa. Ale moja. Wszystkiego próbowałeś? Wygląda wspaniale. Smakowicie. Roberta to lubi. Jak elegancko. Świnka w kwiatach, jak ja. Czy to nie przesada? Mówiłem o prosiaku. Żadna przesada kuloci. Ma być spektakularny. Będzie idealnie. Nie rozumiem jednego. To wszystko jest bardzo drogie. A nie prezentuje się najlepiej. Tylko telefon do ciebie. Odbierz. Kulociemu odjęło mowę. Przejdźmy do deserów. Dzwoniłem do Europy. Nie wiem, kto jest bardziej niedojrzały. Pani czy pani córka? Mam dość. Czekam w wozie. Chwileczkę. Daj spokój. Nie wiem, co jest gorsze. Organizacja imprezy z tym człowiekiem, czy pogrzeb? Bez przerwy rozmawia przez telefon. Skoro jest taki nieznośny, czemu nie zgodziłaś się, by zastąpiła go żona? Nie są małżeństwem. Chwilowa narzeczona. Prawniczka od siedmiu boleści. Chyba nie taka chwilowa. Jak to? Poprosiła mnie o przygotowanie innego budżetu. Z jakiej okazji? Ślubu. Nie wiedziałaś, że się pobierają? Chcę to zanieść tej nowej, Michelle. Okłamałaś mnie. Słowo, to dla niej. Nie o tym mówię. Denerwujesz się z powodu imprezy, ale nie wyżywaj się na mnie. Myślałam, że nie ma nic gorszego niż wspólne urodziny z Robertą. Ale zdrada przyjaciółki boli jeszcze bardziej. Co zrobiła Vico? Dobrze wiesz, że chodzi o ciebie. Dlaczego? Nie dałaś zaproszenia Lupicie. Skreśliła się z listy. Czemu?
Ty za to odpowiadasz. Nie zrzucę winy na mnie. Tyle się zdarzyło, że przestałam ci wierzyć. Tym bardziej, że dałaś Lupicie list. Prosiłam, żebyś tego nie robiła. Wiadomość o chorobie siostry? To cios poniżej pasa. Jak mogłaś? Odpowiedz. Lupita musiała w końcu dostać za swoje. Miałam jej dosyć. Co z tobą? Nie jesteś taka. Założę się, że to nie był twój pomysł. Uważasz, że nie potrafię się bronić? To nie jest obrona, tylko brudne zagrywki. Nie możesz tak krzywdzić ludzi. Jak ona się czuje? Jeśli mnie wydasz, to będzie koniec naszej przyjaźni. Wiesz, jak trudno być mną. Tuż przed imprezą stawiasz mi takie warunki? Chcesz, żebym dostała zawału? Wybieraj. Lupę albo ja. Dzięki. Zaraz zapłacę. Szukałeś mnie? Pilnuj drzwi. Po co? Muszę znaleźć komórkę Mii. Pospiesz się. A ty pilnuj. To chyba najwspanialszy prezent. Teraz oskarża cię o kradzież. Zostaw moją komórkę, bo zacznę krzyczeć. Co Gaston robi w Monterrey? O czym ty mówisz? Ten numer. Dzwonił z Monterrey. Nie wiedziałam. I nie masz pojęcia, po co tam pojechał. Powiedział tylko, że przywiezie mi wyjątkowy prezent. Oby nie miało to związku z moją rodziną. Gaston nie jest taki jak ty. Przestań wtrącać się do mojego życia i nie groź mi. Mówię to dla waszego dobra. Najwyżej zostanę zawieszona, ale muszę jechać do Guadalajary. Dlaczego? Nie twoja sprawa. Nie mów tak do swojego chłopaka. Ma prawo wiedzieć. Ja też chciałabym usłyszeć jakieś wyjaśnienie. Nie możesz wyjechać bez słowa. Dziwnie się zachowujesz. Co się stało? Co cię martwi? Nic szczególnego. Czuję, że muszę tam być. Proszę, kup mi bilet na autobus. Uspokój się. Dzwoniłam do Guadalajary. Wszystko w porządku. Nie zmyślam. Możesz sama sprawdzić. Nic się nie dzieje. Nie chcę telefonować, tylko pojechać. Słyszałam, że wyjeżdżasz. Nie będziecie na moich urodzinach? Niestety. Nic nie rozumiem, słowo daję.
Nie wiem, co się dzieje. Mam wrażenie, że coś przede mną ukrywa. Lupita nie kłamie. To szczera dziewczyna. Jak kręci, widzę to w jej oczach. Przepraszam. Do ciebie. Kto to? Nie zapytałam. Nico? Soy Jacobo. Tu Jacobo. Mam ważną wiadomość. Nie wierzę. To niemożliwe. Co się stało? Nie jestem ciekawska. Ale chciałabym wiedzieć.